Dzień dobry, witam uczniów klas pierwszych. A przed nami kolejna lekcja poświęcona narodzinom średniowiecznej Europy. Mianowicie po pierwszych zajęciach, które macie już za sobą, teraz oglądacie, jak inne części naszego kontynentu kształtowały się u progu średniowiecza. Przenosimy się na największą europejską wyspę, czyli na teren Wielkiej Brytanii. Ta wyspa ma za sobą, jak wiemy, bardzo burzliwą historię. Zmieniała się pod względem politycznym, ustrojowym, a także etnicznym. W najstarszej fazie pradziejów zamieszkiwały ją ludy rolnicze, które zostawiły po sobie kamienne obiekty, takie jak słynny Cromlech w Stonehenge. W czasach już historycznych, starożytnych, wyspa była skolonizowana przez Celtów i plemiona celtyckie władały tą wyspą. I wtedy pojawili się Rzymianie. Podbili Brytanię, zajmując jej południową część. Na północy dzisiejszej Szkocji mieszkały bardzo wojownicze, agresywne plemiona, Piktowie. Rzymianie nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego i żadnych kłopotów, dlatego też oddzielili te ziemie przez siebie zajęte wałem obronnym, przy którym nieustannie stacjonowały legiony. To był tak zwany wał Hadriana. Można go i do dzisiaj oglądać, bowiem ziemna forma przetrwała oczywiście nie w kształcie idealnym pierwotnym, ale wyraźnie daje się ją zauważyć w różnych miejscach. Nieopodal jest druga wielka wyspa, czyli Irlandia. Tutaj już stopa rzymskiego legionisty nigdy nie stanęła. Jakkolwiek oczywiście Rzymianie wiedzieli o istnieniu tej wyspy, ale już uznali, że jest ona zbyt daleka, żeby się nią interesować. Dlatego żyjący tutaj z kolei Celtowie mieli święty spokój od Rzymian. Kiedy państwo rzymskie znalazło się w kryzysie, jednym z terytoriów, z których Rzymianie zrezygnowali najszybciej, była właśnie Brytania. Wycofano się tam jeszcze w trakcie IV wieku, zostawiając ten teren tak, jak go potem już kolejne losy historyczne będą nim miotały. A na teren pozostawiony przez Rzymian ruszyły migracje z północnego wschodu. Około 500 roku zaczęli pojawiać się tutaj Germanie ze Skandynawii czy ze dzisiejszej Danii, Anglowie, między innymi Sasi, i w ten sposób wyspa stawała się ziemią germańską. Okres, kiedy tu Anglosasi sobie zainstalowali się, funkcjonowały już po ustąpieniu Rzymian niewielkie osady. Chrześcijaństwo było tutaj już wprowadzone w czasach późnorzymskich. Teraz udało się chrześcijaństwo przenieść się też do tej nowej zamieszkujących społeczności, dlatego w takich niewielkich osadach obronnych, którą tutaj widzimy rekonstruowaną, w centrum znajduje się niewielki kamienny kościółek. Ale oczywiście prócz chrześcijaństwa przede wszystkim te społeczności nadal utrzymywały żywą więź ze swoimi tradycjami religijnymi, takimi jak inne plemiona, wcześniej Celtów, potem Germanów. Po tej właśnie jakby religijnej aspekcie mieszkańców dawnej Wielkiej Brytanii zostały nieliczne zabytki, jak takie kamienne płyty, stele, jak ta, którą teraz widzimy, pokrytą reliefem ze scenami figuralnymi i abstrakcyjnymi motywami, które już
powinniśmy kojarzyć. Plecionki, motywy spiralne pojawiają się tutaj. Z czasów, kiedy na terenie Anglii funkcjonowały takie efemeryczne państwa rządzone przez władców plemiennych, pochodzi niezwykle cenne znalezisko pochówku jednego z takich królów. Pochowano go w niezwykłej formie, bowiem w łodzi drewnianej, która była używana zapewne do celów podróży i którą zasypano w wykonanym ziemnym dole, a wewnątrz skonstruowano jakby grobowiec dla króla. Deski, bale, z których ta łódź była skonstruowana, w większości zbutwiały, ale wiele cennych rzeczy, które tam królowi włożono w VII wieku, można oglądać. To rekonstrukcja, jak wyglądał pochówek króla Redwalda, znaleziony w miejscowości Sutton we wschodniej Anglii. Wśród znalezisk wyjątkowo cennych mamy hełm dla króla przeznaczony. Nie jest on kompletnie zachowany, a to jest jego próba odtworzenia pierwotnego kształtu. Są też bezcenne wyroby jubilerskie i dla nas wyjątkowo pouczające. Kiedy patrzymy na ten przedmiot, zdobiony emalią komórkową, o tej technice zdobienia jeszcze będziemy nieraz mieli okazję pomówić, pojawiają nam się stylizowane zwierzęta. Gdy ktoś jeszcze ma dobrą pamięć i przypomni sobie motywy znalezione jako tatuaże na skórze w pazyryku z IV wieku przed naszą erą, to może się zadziwić, bo rzeczywiście one są do siebie i tamte motywy, i te szalenie podobne. A między pazyrykiem a Sutton Hoo jest przecież parę tysięcy kilometrów. I co jeszcze istotniejsze, otchłań czasu. Tam mieliśmy IV wiek przed naszą erą, tu mamy wiek VII, a więc 11 stuleci, 1100 lat. A proszę bardzo, jak trwałe były te formy przekazywane z pokolenia na pokolenie, ze społeczności jednych na kolejne, które stamtąd z dalekich obszarów eurazjatyckich wywędrowywały w stronę Europy i ją podbijały. Kolejny bezcenny skarb znaleziony właśnie tam, klamra do pasa rzemiennego, też wykonana ze złota i też dekorowana emalią komórkową. Tu wyjaśnię, co to takiego. To jeden ze sposobów stosowanych właśnie w tych wytworach jubilerskich społeczności plemiennych, zapewne sięgająca bardzo do odległej przeszłości. Przedmiot wykonany został w ten sposób, że na jego powierzchni domontowano specjalne, jakby wykonane ze złotej blaszki, ścianki. I w ten sposób powstały zagłębienia oddzielone od siebie przegródkami. I w te właśnie zagłębienia wpuszczano roztopioną pastę szklaną, barwną, która po wystygnięciu twardniała i przywierała do powierzchni. Wystarczyło to wszystko jeszcze teraz wyszlifować, wygładzić i już mamy to, co mamy. Dekorację właśnie opisaną jako technika emali komórkowej. Jeszcze jedno niezwykłe znalezisko stamtąd pochodzące. Zapinka używana do spinania kawałów ubrania z materiału lub skóry. I to jest wspaniały przykład, jak w tej właśnie biżuterii, która pełniła na pewno funkcję magiczno-religijną jako element odstraszający złe, niebezpieczne moce demoniczne, pojawia się charakterystyczny motyw plecionki o niesłychanie skomplikowanym zaplocie tych wszystkich elementów wysuwających się raz do przodu, a potem cofających się, by nawet zniknąć pod innymi zawijasami. A więc tu jest w czystej postaci właśnie nasza plecionka. I jeszcze kilka takich wyrobów, w których pojawia się charakterystyczny element dekoracji o ornamentach, ornamentów zoomorficznych, czyli
wykorzystujących elementy stylizowanych figur zwierzęcych. A to już przykład takiego kościółka z Anglii, który zachował się do naszych czasów, gdy te społeczności chrystianizowano. Niewielka świątynka przypomina te, które widzieliśmy wcześniej, na przykład w Hiszpanii wizygockiej. No i jeszcze kilka wyrobów z kości słoniowej, o charakterystycznych też stylizowanych przedstawieniach podejmujących wątki religijne. I znowu wizygoci kłaniają nam się w pas, a przy okazji widzimy charakterystyczny zapis, który w niektórych społecznościach Germanów się pojawia, tak zwany napis runiczny, to są runy. No i wreszcie przechodzimy do jednego z najważniejszych elementów owego kształtowania się tej wczesnośredniowiecznej Europy. Musimy zrobić przeskok na teren Irlandii z Anglii, bowiem to właśnie tutaj, we wczesnej fazie kształtowania się kultury europejskiej średniowiecza, wreszcie dojdzie do narodzin sztuki na tyle atrakcyjnej, że godnej, aby stawiać ją w szeregu ważnych dokonań artystycznych ludzkości. Oto przed nami wczesnośredniowieczna sztuka iryjska lub iroszkocka. Już wyjaśniam, skąd te dziwne nazwy. Określają one społeczność zamieszkującą właśnie na terenie Irlandii. Dzisiaj nazywamy mieszkańców Irlandii właśnie w ten sposób, ale kiedyś, historycznie, w czasach wczesnego średniowiecza nazywano ich Szkotami lub Iroszkotami. Kim byli? Byli to Celtowie. Rzymianie ich nie tknęli, dlatego sobie przetrwali te ciężkie czasy inwazji rzymskiej. Potem, kiedy Anglia była kolonizowana przez Germanów, podbijana, też mieli święty spokój. Dlatego sobie funkcjonowali przez stulecia w niezmienionych strukturach plemienno-klanowych, tworzących takie wielkie społeczności rodowe, identyfikowane wspólnym nazwiskiem i innymi elementami, jako właśnie takie wyróżniki wspólnotowe. Ta wyspa stała się w pewnym momencie celem chrześcijańskich wypraw misyjnych i te wyprawy dały pozytywny skutek. Okazało się, że miejscowi na tę nową religię nie byli zamknięci i nie reagowali wrogo jako zagrożenie dla swoich tradycyjnych wierzeń, co często skutkowało tym, że misjonarze ginęli, zabijani. Tym razem tak się nie stało. Dlatego Irlandia stała się wyspą, która najwcześniej spośród tych poza ziemiami rzymskimi obszarów Europy została schrystianizowana. A na tej wyspie zaczęły powstawać społeczności mnichów żyjących w małych klasztorach. I to właśnie oni wytworzyli niezwykłej wspaniałości dekoracje rękopiśmiennych księgach, które wykonywali. Oto mamy trzy wymienione takie księgi. Ewangelia z Darrow, Ewangelia z Lindisfarne i Ewangelia znany jako Księga z Kells. Powstawały w VII, VIII, na początku IX wieku. Ewangeliarz to bardzo ważna księga liturgiczna. Zawiera teksty Ewangelii ze szczególnym wyeksponowaniem tych, które są czytane w czasie nabożeństwa jako obowiązkowe. Dlatego Ewangeliarz spoczywa na ołtarzu. Jest księgą szczególnie świętą, uroczyście wnoszoną do kościoła na początku mszy, a potem często służącą także do błogosławienia wiernym. I dlatego ta księga między innymi była bardzo efektownie, bogato dekorowana. I tu będziemy mieli niesłychanie ciekawe dekoracje, które właśnie ci miejscowi mnisi o celtyckich korzeniach i roszkoci stworzyli.
Przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak kształtowała się religijność chrześcijańska na tym terenie. Jest rok 431, czyli pierwsza połowa V wieku. Jeszcze dogorywa zachodnie cesarstwo rzymskie. Przecież ostatecznie jemu cios zostanie zadany w roku 476, gdy właśnie na ten teren przybywa święty Patryk, misjonarz, który właśnie rozpoczął chrystianizację Irlandii i odniósł sukces. Zapuścił jakby pierwsze korzenie chrześcijaństwu. W 461 umiera, a nieco później, 100 lat później, przybywa święty Kolumba, który z Irlandii już wyruszy, by teraz chrystianizować Anglię Północną, czyli Szkocję. Nazywano ten teren Nową Szkocją właśnie, dlatego też Szkocja już dzisiaj kojarzy nam się z północną Wielką Brytanią, a to jest Irlandia. Oto relikwiarz, w którym przechowywany jest dzwonek używany przez świętego Patryka, pochodzący z XII wieku, pokryty plecionkową dekoracją ornamentalną. No właśnie, ta stara, powstała też na terenie Irlandii miniatura, mająca jeszcze wyraźne cechy tradycji antycznej, przedstawia jednego z ewangelistów w trakcie pisania Ewangelii, ale to pokazuje, jak wygląda sytuacja pisarza, który w dawnych wiekach, jeszcze pod koniec antyku, pracował przy pulpicie, mając szafę, w której złożone są księgi na półkach. A to już zdjęcie pokazujące, co pozostało z jednego z takich klasztorów, w których te miniatury, tym się za chwilę zajmiemy, były tworzone. Te opactwa iroszkockie wyglądały właściwie jak małe wioski z drewnianymi domkami, w których mnisi sobie mieszkali jako właściwie pustelnicy. Kamienne budowle, jedyne jakie się na tym terenie znajdowały, to świątynie, kościoły, kaplice budowane sukcesywnie jako fundacje, a także zdobiące cmentarze, kamienne krzyże. I właśnie widzimy, jak taka klasztorna wioska otoczona murem tutaj funkcjonuje. To już widoczne z poziomu ziemi resztki budowli i te charakterystyczne dla Irlandii krzyże. No oczywiście świątynie znowu skromne, wyglądające jak stodółki kamienne, krzyże bardziej efektowne, bo zdobione reliefami, w tym także uproszczone schematyczne sceny figuralne, najczęściej oczywiście ilustrujące fragmenty Pisma Świętego. Przejdźmy już do tych ksiąg, bo to jest dla nas ważne. Kościół nie mógł się obejść bez świętych ksiąg liturgicznych, bo chrześcijaństwo, jak judaizm, to religia monoteistyczna księgi, a więc niezwykle istotnym dla chrześcijan jest właśnie posiadanie świętych ksiąg. Nie ma innego sposobu, by je stworzyć, niż przepisywać je ręcznie, biorąc starszą za wzór i w ten sposób tworząc nową. Już na tym etapie dostępu do papirusa, który w starożytnym Rzymie był używany często, bo sprowadzano go bez problemu z Egiptu, nie ma, bowiem odcięto jak gdyby dostęp do tego tworzywa. Zastąpił go inny surowiec, z którego wytwarza się teraz podłoże do tworzenia ksiąg. Jest to wyprawiana skóra, czyli pergamin. To właśnie karty pergaminu oglądamy teraz, na których zręczne rączki mnichów wykonują właśnie tekst świętego ewangeliarza, wzbogacony o ozdobne elementy, całostronicowe miniatury oraz inicjały, czyli
pierwsze części tekstu powiększone i dekoracyjnie zdobione. Oto sięga Zdaro, czyli jeden z tych ewangeliarzy. Popatrzmy, co się tutaj pojawia w tej ilustracjach. Plecionka, jak przed chwilą oglądana na zapince Fibulis Satonchu, wyrobie jeszcze pogańskim. Jak widać, dla świadomości, umysłowości tych nowych chrześcijan zamieszkujących Irlandię, nie było problemem, by zaadoptować dawny symbol złożoności świata, wyrażającego jakby spiętrzenie mocy duchowych otaczających człowieka, do teraz dekoracji już chrześcijańskiej. Oczywiście poszczególne rozdziały otwierające kolejne Ewangelie zdobią przedstawienia symboli dla tych ewangelistów. Dla świętego Jana jest to orzeł, a dla świętego Marka lew. No, ten lew wygląda dziwnie, orzeł zresztą też. Bardziej mu po drodze do właśnie tych jubilerskich wyrobów ze złota, z emalią. Tu mamy taki właśnie zabytek wczesnośredniowieczny, szalenie do tego podobny. A co do tego nieszczęsnego lwa, jak pies wyglądającego, mamy ryt naskalny, pochodzący też właśnie z tej wczesnej fazy wczesnego średniowiecza. I podobieństwo oczywiście do tych stylizacji, z którymi się już oswajamy, wyraźne. Ewangeliarz Zechternach. Teraz z kolei ewangelista zamienił się niemal w abstrakcyjny wzór. Gdyby nie ta jeszcze dająca się jako tako rozpoznać głowa, nie domyślilibyśmy się, żeby w tych sercowatych formach obłych rozpoznać człowieka. Przy okazji oprawa księgi pokryta bardzo cennymi tworzywami, na przykład złoto, kość słoniowa, srebro, inkrustacje w postaci kamieni szlachetnych. Wszystko to razem sprawia, że księga staje się świętością wyjątkową, o wyjątkowej wartości. I w tym ewangeliarzu mamy znowu przestylizowane zwierzęta i znowu lew i znowu orzeł. Ale popatrzcie, na jakie tło zostały te dwa stworzenia rzucone. Zupełnie abstrakcyjna, jakaś przedziwna struktura. Skąd się wzięła, nie wiemy. Ale to jest właśnie ten język nowej sztuki europejskiej, wprowadzany przez te społeczeństwa, które nie mają w sobie tradycji antycznych, dla których mimetyczne przedstawienie, czyli naśladujące rzeczywistość, jest kompletną abstrakcją i tego nie umieją zrobić. A te wszystkie stylizacje i schematyzmy plus abstrakcyjne myślenie to ich świat. Dlatego, kiedy robią taką dekorację, jak tutaj w tej ewangeliarzu z Lindisfarne, osiągają absolutne mistrzostwo. Przyjrzyjmy się takim właśnie, jak to się czasami nazywa, miniaturą dywanowym, bo rzeczywiście zupełnie jak w dywanach mamy tutaj te skomplikowane podziały. Ale skąd się mogły wziąć? Jest przypuszczenie. Na terenie Anglii zbudowali Rzymianie kilka rezydencji, willi dla zamożnych mieszkańców. Oczywiście w formie zrujnowanej istniały sobie i mogły być oglądane. W jednej z takich willi znaleziono posadzkę mozaikową. Przypomina ona ten właśnie formę tych miniatur. Niewykluczone, że właśnie na tym się opierano, przenosząc to jak gdyby do tych właśnie celów. Ale czym wypełniono te pola? Plecionką oczywiście. Gdy widzimy te motywy na tych dwóch miniaturach ujęte, po prostu wierzyć się nie chce, z jak niesłychaną precyzją zostały one wykreślone i wymalowane. I wreszcie księga Skells, jeden z najcenniejszych zabytków. Musimy sobie o tej księdze, tę księgę zapamiętać, bo należy ona do najbardziej istotnych dokonań sztuki tego czasu.
Znajduje się ona dzisiaj w Bibliotece Narodowej w Dublinie, stolicy Irlandii. Jest skarbem narodowym. Zawiera bowiem wyjątkowy zupełnie zespół miniatur wykonanych tutaj w VIII wieku. Wśród tych miniatur jedna zrobiła ogromną karierę i często używana jest jako przykład właśnie tego nowonarodzonego języka sztuki wczesnośredniowiecznej w Europie Zachodniej. To jest ta miniatura. Na pierwszy rzut oka nie przedstawia ona nic, bo rzeczywiście nie jest ilustracją żadnej postaci ewangelisty czy jakiegokolwiek jego symbolu. Zawiera dwie litery, które znamy z tradycji wczesnochrześcijańskiej. To jest nasz znany hierogram, czyli litery greckie chi i ro. Chi to rodzaj X-a, a ro, jeszcze wrócę na moment, to jest ta jakby odwrócona literka P. Te litery znikają w oceanie motywów, które je pochłaniają niemal. Są tutaj i plecionki, i spirale. W zbliżeniu to wszystko dobrze widać, gdzie właśnie te wszystkie szczegóły po prostu robią niesłychane wrażenie. I dopiero po pewnym czasie zaczynamy orientować się, że w to wszystko też wpleciono motywy figuralne. O, na przykład tutaj, albo tu głowa ludzka. Są jeszcze inne miejsca, gdzie pojawiają się zwierzęta, ale w pierwszym momencie kompletnie ich nie widać. Ta miniatura jest niesłychana pod względem tego właśnie abstrakcyjnego, czyli nie przedstawiającego sposobu ilustrowania. Zapamiętajmy słowo abstrakcja. Wrócimy do niego w sztuce nowoczesnej, bowiem nurt sztuki nieprzedstawiającej, czyli nie ukazującej rzeczywistych elementów rozpoznawalnych, jest jednym z głównych nurtów sztuki współczesnej. Ale popatrzmy, jesteśmy wiele wieków przed współczesnością, progu średniowiecza i mamy do czynienia właściwie z obrazami abstrakcyjnymi. Gdy ci sami malarze, miniaturzyści zabierają się za sceny przedstawiające konkretne motywy, jak na przykład postać ludzka, ich bezradność może nas nawet wzruszyć, bo z tego człowieka robią naprawdę też rodzaj takiego abstrakcyjnego supełka splątanego, jak tutaj. Te miniatury tworzone w księgach przez mnichów iroszkockich rozprzestrzeniały się po Europie, bowiem w pewnym momencie, jak święty Kolumban, także inni mnisi z Irlandii ruszyli z akcjami misyjnymi na kontynent. Przez Anglię docierali do Europy kontynentalnej. Można było ich spotkać we wczesnym średniowieczu, zarówno na terenie dawnej Galii, czyli dzisiejszej Francji, ale także trafiali na ziemię dzisiejszych Niemiec, Szwajcarii, a niewykluczone, że mogli niektórzy z nich nawet dotrzeć do ziem słowiańskich, bowiem kilka bardzo cennych przykładów sztuki iroszkockiej przetrwały też i u nas. Jedyny właśnie taki zabytek teraz oglądamy w katedrze na Wawelu. Wykonane zostały kazania postne, zawierające między innymi tę miniaturę, no właśnie z ewidentną plecionką wpisaną w krzyż i czterema symbolami ewangelistów. Zajmiemy się jeszcze w swoim czasie rozpoznawaniem, która z postaci, z którym ewangelistą jest na trwałe przypowiązana. A póki co porzucamy znowu Irlandię i Anglię, by przenieść się na teren Skandynawii. Tutaj wyruszy ostatnia wielka inwazja, która wstrząśnie posadami Europy we wczesnym średniowieczu. To była inwazja Wikingów. Co tym razem ich skłoniłoby na swoich łodziach płynąć wielkie odległości, by rabować, palić i mordować? Nie wiemy. Być może chęć przygody bądź żądza łupów sprawiły, że w IX wieku i w X Europa znowu trzęsie się ze strachu
przed barbarzyńcami. Tym razem są nimi Wikingowie. Na swoich charakterystycznych kształtach łodziach potrafią płynąć setki kilometrów, docierać do wybrzeży dzisiejszej Francji i wpływając w dół rzek, atakować niespodziewających się żadnej napaści spokojnie tam mieszkających rolników czy mieszkańców małych osad i miejscowości. Takie łodzie dało się odnaleźć na terenie Skandynawii. To jest taka najcenniejsza łódź wikingów, która prawie w całości została odkryta i dzisiaj wystawiona w jednym z muzeów. Takimi łodziami, jak widzimy, dokonywano inwazji. To średniowieczna angielska miniatura, na której właśnie tych wikingów przerażających przedstawiono. Bez trudu rozpoznajemy charakterystyczne formy tych łodzi. Oczywiście wikingowie budowali wszystko z drewna, jak mieszkańcy tej części Europy. To próba rekonstrukcji domu wikingów. Czasami oczywiście, kiedy się przemieszczali za dach, domost służył im odwrócone do góry stępką łodzie. Dlatego też, kiedy wznoszono chaty, nadawano im troszeczkę kształt przypominający właśnie łódź. Oczywiście też wytwarzali przedmioty jubilerskie, które miały i zdobić, i odstraszać złe moce. Oto dwa przykłady wyrobów właśnie pochodzących z terenów Skandynawii, wytworów wikingów. To samo, spiralne motywy, plecionka. A więc i ta szkatułka, i to wszystko przekonuje nas, że należą oni do tej samej jakby społeczności, o których mówiliśmy do tej pory. Na terenie Skandynawii zachowały się kamienie runiczne, czyli kamienne stele z wykonanymi płaskimi reliefami, dodatkowo wzmocnionymi barwami, a podejmującymi motywy mitologiczne z germańskiej mitologii albo wątkami historycznymi. Na niektórych z tych kamieni znajdują się też napisy runiczne. To już na terenie Danii zabytek. Gdy w końcu tych wikingów schrystianizowano, nadal posługując się drewnem, zaczęli wznosić niezwykle ciekawe konstrukcje w konstrukcjach świątynki. Nazywamy te świątynie słupowymi lub klepkowymi. Mają bardzo prostą formę, niewielkie są, ale do ich budowy nie użyto żadnego gwoździa. Wszystko tu na zasadzie specjalnych czopów i zaczepów ze sobą łączono. Niektóre są szalenie prościutkie, pewnie najstarsze tak mogły wyglądać. Większość, które znamy, to pochodzą już z czasów romańskich, z XI-XII wieku. Ale te bardziej efektowne mogą naprawdę zrobić wrażenie. Popatrzmy, jak dekoracja wzięta z dziobu z łodzi pojawia się teraz jako stylizowany element zwieńczenia dachu takiej drewnianej świątyni z terenu Norwegii. I znowu wejście do jednej z tych świątyń, rodzaj ozdobnego portalu wyrzeźbionego w drewnie. Plecionki po prostu szaleją. Albo, tak jak w tym przypadku, motywy zoomorficzne. Nieprawdopodobne. Jak duże te świątynie są w środku, no to teraz możecie się przekonać, bo mamy tutaj pana, który wszedł i właśnie sobie tutaj doczytuje informacje o tym, co zwiedza. A więc są naprawdę maleństwa. Jeszcze jeden taki kościół z Norwegii oglądamy, niesamowicie efektowny. Jego wnętrze. A teraz za chwilkę przeniesiemy się na nasz grunt. Jesteśmy w Karpaczu, w Sudetach, a przed nami świątynia właśnie ze Skandynawii. Nosi nazwę świątyni Vang, bowiem znad jeziora Vang w Norwegii została ona przeniesiona do Karpacza w XIX wieku. To była idea cesarza niemieckiego, przepraszam, czy wtedy króla Niemiec,
który postanowił właśnie taką Świąt Króla Prus, który postanowił sobie jako dowód związków germańskich taką świątynię przeszczepić na swój grunt. Miała pierwotnie stanąć w Berlinie, ale ostatecznie z niewiadomych do końca powodów zdecydowano się ją ustawić właśnie w Karpaczu. I dlatego po zmianie granic po II wojnie światowej wraz z Sudetami, z tą częścią, znalazła się ona w granicach państwa polskiego. To XIII-wieczna, więc dość późna świątynka, ale idealny przykład takiej właśnie skandynawskiej architektury wywodzącej się z tradycji wikingów z tymi charakterystycznymi zwieńczeniami dachów. To już w środku, ona jest stosunkowo duża, nie taka mała, nie aż tak mała jak inne, ale też tutaj znajdziemy obramienie portalowe wyraźnie z plecionką wykonaną w drewnie. No i teraz przenosimy się już do państwa, które będzie dla nas miało znaczenie kluczowe spośród tych wszystkich tworów germańskich na terenie Europy Zachodniej zakładanych. Gdy te plemiona w końcu zdobyły limes, czyli granicę Imperium Romanum i wdarły się w ten obszar, pustoszyły go w sposób zatrważający. Kiedy w amoku te plemiona wędrowały w nieznane, coraz dalej na zachód, wszystko, co napotykały po drodze, albo plądrowali, albo niszczyli lub mordowali, wyrzynając ludność. Zostawali za sobą spalone ziemie, taktyka spalonej ziemi. W ten sposób dorobek cywilizacyjny Rzymian, który na terenie Galii był jednak istotny, był coraz bardziej zatracany. Europa właściwie wyludniała się, no bo ktoż chciałby mieszkać na terenie, w którym w każdej chwili mogą zjawić się jacyś obcy, obciąć ci głowę, zabrać wszystko, a w najlepszym przypadku popędzić jako niewolnika, zabierając ze sobą, by całe życie potem harować za darmo u nowego pana. Dlatego też spada liczba ludności zamieszkujących te terytoria. Jeszcze jako tako trzymają się ziemie Italii, czyli tego rdzenia państwa rzymskiego, ale i tam oczywiście na północy, jak już wiemy, Germanie całkiem nieźle dają się poznać dawnym Rzymianom, Ostrogoci, Longobardowie, o czym już mówiliśmy w swoim czasie. Ale skutki na północ od Alp są zatrważające. Tutaj właściwie znikają rzymskie, przez Rzymian założone miasta. Albo całkowicie, albo kurczą się do maleńkich wsi, wioseczek. Przestaje być uprawiana ziemia, znika rolnictwo, bo nikt nie chce po prostu żyć i tam pracować. W związku z tym nieużytki, porasta las i cała Europa od Pirenejów aż po Ural znowu jest jedną wielką puszczą, bo tak kiedyś przed wiekami nasz kontynent wyglądał. I teraz u progu średniowiecza znowu ta puszcza odzyskuje swoje prawa, przejmując ogromne obszary. No i właśnie te cywilizacyjnie zapuszczone ziemie, gdzie powoli też znikają bite przez Rzymian gościńce, drogi, bo po prostu nikt nimi już nie podróżuje. Gdy znika handel, wymiana towarowo-pieniężna, bo po prostu nikt czegoś takiego jak bicie monet nie uprawia. Gospodarka wraca do form najbardziej prymitywnych, czyli form naturalnych, jako gospodarka samowystarczalna z ewentualnością barterowych wymian, towar za towar. Ja tobie to, ty mi tamto dasz, co posiadasz. W związku z czym ekonomicznie też oczywiście mamy tutaj daleką, bardzo głęboką zapaść. No i właśnie po tym bezdrożach, w większości już porośniętych lasem, przemieszczają się te społeczności Germanów, takie według ścieżek, które widzieliśmy na poprzedniej lekcji.
Stopniowo jednak te społeczności gdzieś docelowo zatrzymują się i uznają, że ten teren będzie teraz odtąd ich. I zaczyna się stabilizować ta sytuacja nieustannych zmian i zagrożeń. Niektórzy z ambitniejszych władców plemiennych, mając jeszcze w świadomości tradycje państwowe starożytnych Rzymian, próbują do tego nawiązać i chcą tworzyć własne państwa. Tyle, że najczęściej te państwa rozpadają się po śmierci założycieli. Taki los spotkał państwo Ostrogotów w Italii. Longobardowie też w końcu ostatecznie roztrwonili to, co stworzyli, to, co zbudowali. W tych efemerycznych państewkach tworzonych przez te społeczności Germanów jedynym tworem, który okazał się trwałym, było państwo Franków, które w V wieku zaistniało na terenie Galii. Oto animowana mapka pokazująca, jak stopniowo terytorium tego państwa powiększało się, obejmując ziemię dzisiejszej Francji, północnych Włoch, a także części Niemiec. Taka jest historia złożona, wielowiekowa państwa Franków, które było pierwszym jakby takim stałym elementem w tej nieustannie ruchliwej, zmiennej wczesnego średniowiecza. W V wieku władca Franków, Chlodwik, postanowił właśnie założyć swoje państwo, został jego królem. Wkrótce także przyjął chrzest i w ten sposób państwo Franków stało się też tworem chrześcijańskim. Potem potomkowie Chlodwiga rządzący tym państwem jakby odsunęli się od bieżącej władzy, nie zajmując się tym, nie zaprzątając jej głowy tymi problemami, jak konkretne rządzenie. Cedowali to na swoich majordomów, czyli jakby urzędników na dworze, którzy w ich imieniu realnie decydowali o wielu biegu spraw, a sami prowadzili wygodne życie. Stąd często tych władców potem określano w historii jako władców gnuśnych. Jednak w pewnym momencie stracili władzę. Potomkowie Chlodwiga, merowińscy królowie, albowiem w międzyczasie miało miejsce wydarzenie, które wstrząsnęło na pewien czas historią. W roku 732, czyli w pierwszej połowie VIII wieku, zza Pirenejów, czyli z Półwyspu Pirenejskiego, do państwa Franków przedarły się hordy muzułmanów, którzy już wcześniej, jak już mówiłem wczoraj, opanowali te ziemie Półwyspu Iberyjskiego, spychając chrześcijan na północ. Teraz postanowili sięgnąć po sąsiednie królestwo Franków chrześcijańskie i oczywiście poddać religii muzułmańskiej. Doszło do walnej bitwy pod Poitiers, w której to bitwie przeciwko muzułmanom stanęli chrześcijanie, rycerze frankijscy, dowodzeni przez majordoma Karola Młota. Jego zwycięstwo było przepustką do sławy, a potem, jak się okaże, nieśmiertelności, bo pamięć Karola Młota jest, okaże się, żywa przez i będzie legendarna przez wieki. To był ważny sukces. Powstrzymał inwazję na Europę islamu. Nie wiem, jak byśmy wyglądali dzisiaj w Europie, gdyby wtedy pod Poitiers nie doszło do zwycięstwa chrześcijan i zmuszenia, by muzułmanie cofnęli się z powrotem za Pireneje do swoich ziem. Sukces Karola przede wszystkim wykorzystał do swoich celów jego syn, Pepin, nazywany krótkim, bo był pewnie niezbyt wysokiego wzrostu. Otóż Pepin postanowił skończyć z fikcją, jaka od pewnego czasu funkcjonowała w ich państwie i nie chciał już dalej, jak jego ojciec, być tylko majordomem, oczywiście ocenionym, szanowanym, podziwianym, ale jednak w końcu tylko urzędnikiem służącym królowi.
Pepin postanowił zostać sam królem. Dokonał zamachu stanu, przejął władzę, obalając własnego monarchę Merowińskiego. I w ten sposób doszło do przewrotu w państwie Franków i w miejsce Merowingów wywodzący się od Chlodwiga teraz będą rządzili Karolingowie, czyli potomkowie Karola Młota. Pepin Krótki był troszeczkę wystraszony skutkami swojej śmiałości, dlatego postanowił zalegalizować swój zamach i poprosił o taką legalną koronację papieża w Rzymie. Okazało się, że daleko na północy mieszkający władca germański może być bardzo wygodnym elementem polityki kościoła, zwłaszcza w stosunku do Bizancjum. Dlatego też przyszła odpowiedź pozytywna. Jest zgoda na koronację, a nawet jeszcze dodatkowo w trakcie koronacji władcę będzie można także posmarować świętymi olejami, jak to jest czynione, kiedy awansuje się na funkcję biskupa, duchownych i w ten sposób władca stawał się pomazańcem Bożym. Wdzięczny za ten prezent papieżowi, Pepin zrobił wyprawę do Italii i pomógł rozprawić się z Longobardami, którzy nieustannie nękali Rzym swoimi najazdami. Dlatego też państwo longobardzkie przestało istnieć, a Pepin Krótki jeszcze dodatkowo wywdzięczył się w głowie kościoła. Z części tych zdobytych ziem wykroił państwo, które nazywamy państwem kościelnym, którego władcą został papież. Resztę przyłączył do swojego królestwa Franków i sprawa była załatwiona. Po śmierci Pepina na arenę wkracza jego syn, Karol. I zostaje najpierw królem Franków, ale wkrótce podejmuje decyzję, by wyprawić się do Italii i koronować znowu, tym razem na cesarza. I w ten sposób powstaje Cesarstwo Karolińskie. To kluczowy moment rozwoju wczesnego średniowiecza w Europie Zachodniej. Na pewien czas wydaje się, że zachodnia Europa odzyskała spokój i zaczęła budować stabilny ład i porządek. Cesarstwo Karolińskie to jedno z najważniejszych elementów, którym się będziemy mieli okazję zapoznać teraz i z którego będziecie musieli też sporo sobie elementów zapamiętać. Ale zaczniemy od tego, co pozostało po Merowingach, czyli władcach Franków. I znowu biżuteria przede wszystkim, niewielka, odlana ze złota figurynka przedstawia wojownika merowińskiego. Mamy ten sam schematyzm, który widzieliśmy wcześniej, a na bardzo wyszukanych przykładach jubilerskich znowu króluje plecionka i motywy wykonane techniką emali komórkowej. Zchrystianizowano państwo Franków, które nie rozpadło się po śmierci założyciela, działało i wiara chrześcijańska się tam umacniała. Dlatego też pozostają po tym czasie też nieliczne, bo nieliczne, ale niewielkie kamienne budowle pełniące funkcje religijne, jak właśnie to baptysterium na terenie miejscowości Poitiers we Francji, przetrwałe. To jego wnętrze z basenem chrzcielnym i resztki dekoracji, które na ścianach odkryto, tym malarskich. I jeszcze wciąż oglądamy wyroby merowińskie z plecionkami, kielich mszalny. No i w ten sposób doszliśmy do momentu, w którym na arenie dziejów pojawia się Karol Wielki. I tutaj zamykam naszą lekcję, bowiem państwu Karola i jego artystycznym efektom poświęcimy kolejne nasze zajęcia. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.